Siema, z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Flothar. No witam. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w FIFA World i tym razem, jak widzicie, no mój skład troszeczkę uległ zmianie. Tak samo jak pieniążki, które mam na górze ze sprzedanych zawodników, ale ogólnie tak skład tak troszeczkę mam powiedzmy w czym przebierać. Oczywiście piszcie swoje tam opinie na temat składu, co powinienem tutaj zmienić czy coś. Na razie robiłem skład głównie z tych paczek, które miałem, z tego co otworzyłem, z tego co wylosowałem. Nawet kupiłem tą paczkę sobie za 35 000 ostatnio, ale tam akurat nie było nic ciekawego, lepiej zwykłe paczki za 7,5 kupować. Ogólnie Sokratesa, szkoda, że go nie mogę sobie tu wrzucić, ale tak patrzyłem, to tutaj lepiej jednak Niemiec działa z Bayernem i z innym Niemcem i z tym jeszcze Niemcem, niż jakbym tutaj Sokratesa gdzieś wrzucił, więc już sobie zostawiłem w ten sposób. Ogólnie mam 92 zgrania, 80 oceny, zmieniłem też trenera na troszeczkę lepszego, zrobiłem też 3 inne składy. FC Angole, możecie sobie tutaj zobaczyć taki skład z tego co tam znalazłem, taki tam hard, Czech, mam jeszcze trochę zapewne na rezerwach, a musiałbym kogoś w sumie teraz usunąć, żeby wam pokazać to, co jeszcze mógłbym, bo to dopiero te składy dopiero składam tak na dobrą sprawę, więc możecie śmiało pisać. Tu jak widzicie nie mam środkowych pomocników w ogóle. Zróbmy może nie narodowość, co ligę Berkley's. Zobaczmy. Tak, z tego mogę jeszcze korzystać, więc swoje tam jakieś opinie możecie właśnie pisać, zostawiać w komentarzach, co byście chcieli widzieć w tym składzie, co było lepsze. Sprawdzałem tu kilka opcji, ale taka na razie wydaje mi się najlepsza. Jest jeszcze FC Pizza, czyli Włosi. Też mam Włochów. Tak bardzo im taktyka nie pasuje, tak. Czekaj, już zobaczę. Ale się nabija trochę. No, SN nie pasuje mu, Hondzie pasuje za to, tutaj kolejny nie pasuje. Tego w ogóle będę musiał zmienić, bo to jest środkowy obrońca na lewej obronie, więc tak, trzeba będzie go zamienić. Tu mam Abiatiego, jeszcze mam tego niby, ale Reyna lepiej się tutaj sprawuje, powiedzmy. Mekses też tutaj wcale nie był lepszy na środkowej obronie. No i jeszcze mam Brazoli, których tak stwierdziłem, a dużo Brazoli wypada, no to sobie zrobię też jakiś z nich składzik. Jeden nie błyszczący się w sumie z mojego głównego składu. Tu jeszcze mam Pato, przynajmniej powinien być, jest Aleksandrę Pato, ale tu jest lewy skrzydłowy i prawy skrzydłowy, którzy jakoś lepiej działają. No i okej, jakby co, to ja jestem już, to znaczy jeszcze jestem w 9 lidze, bo dopiero ostatnio zacząłem sobie robić te mecze z powrotem. Jak chcecie też wystawiam tutaj trochę kart, jakbyście chcieli kupić jakieś, to naprawdę bardzo niskie ceny daję za te karty. Oczywiście wszystko jest tu jak najlepszym porządku. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć mniej więcej ziomków, jakich w tej chwili wystawiam. Jeżeli też macie jakieś swoje zamówienia, coś byście chcieli, a ja akurat nie to będę miał, to też dajcie znać, to akurat nie może się jakoś dogadamy i sprzedam po promocyjnej cenie. 9 liga, brakuje mi w sumie na mistrzostwo 3 punktów, bo przegrałem ostatni mecz, tak 3 fajne wygrane, 1 remis, przegrana ja 1-0. 1 strzał oddał przeciwnik, przez przypadek weszło. Dzisiaj spróbuję się znowu jak zwykle połączyć z Flotharem, który ma taki fajny skład już, można powiedzieć. No, udało się coś złożyć ciekawego, normalnego. 86 grania, 78 oceny, takich podobnych zawodników mamy niektórych. Ciekawe czemu. Pozdro dla kumatych, oni będą wiedzieć. Okej, Flothar, w takim razie graj. Poprawili podobno teraz. Zaprosić na mecz Ultimate Team użytkownika Flothar 94. A zaproszenie do meczu niedostępne. Serio? Aha, wiem, na tym ekranie. Jak na tym ekranie jest niedostępne niby? A na jakim ekranie byłeś? Na żadnym właśnie. Graj, potwierdź. Ej no, trwa wysyłanie. Jest, dobra mam. Zobaczymy czy połączy nas. Chwila prawdy. Nie Brazolami. Obojętnie czym. Niemcoma. Nie połączy chyba. Coś tak czuję. Jest za długie oczekiwanie na dołączenie przeciwnika. Oczekiwanie. Ej, ale to jest... Weź ze wszystkim się łączę, ale z sobą nie mogę. No właśnie, to jest jakieś cheaterskie. Ogólnie ludzie, jeżeli będziecie chcieli, mam tutaj możliwość załatwienia 15 złotych paczek na konkurs. Możecie pisać też swoje sugestie co do konkursu, jaki chcielibyście zobaczyć. Co mniej więcej można zrobić, czy coś. Poszło zaproszenie. No wiem, dałem dalej nawet już. Ale mam oczekiwanie na dołączenie przeciwnika. No, to samo. To co, do 3 razy sztuka? No ja mogę zresetować Origina nawet. To czekaj, to 3. raz wyślę ci. Jak nic nie będzie, to zresetuję Origina i się sprawdzi jeszcze raz za chwileczkę. Tylko... Dobra, kliknąłem dalej. Musi tam... No, właśnie, utracona. Dokładnie, trzeba poczekać, trzeba chwileczkę poczekać. Flothar ogarnie tutaj... Co to jest za... Najrzadsi i najlepsi zawodnicy zebrani w jednej paczce, zawiera 12 rzadkich złotych zawodników, 50 000. Dobra, Flothar. Już włączyłem Origina właśnie. Okej, zaraz zobaczymy tutaj Flothara, który będzie próbował się połączyć, żeby ze mną zagrać. On oczywiście tutaj taki skład AC Milan, Juventus, trochę jakieś inne główienowy z włoskiej ligi. Najlepsze rzeczy. Robin Hotek, to dzisiaj powiedziałeś. Powiedziałem specjalnie. Robin Hotek. I tak zostało. Tak, dobra, samo... już wchodzę, za chwilę się czekam. Spróbujemy. Czekam. Połączyć. Naprawdę. Czekam, kurde. No kurde, żeby mi się na klawiaturę nie przestawiło, bo tak się nie da grać. Zobaczymy. No klawiatura to jest słabo trochę na klawiaturze. No ja próbowałem tak grać i no nie da się. Ogólnie też możecie pisać, jako że mam jakiś tam budżet skromny, możecie pisać co mniej więcej mógłbym też zbudować ciekawego jeszcze, jakiś nowy skład czy coś. Flotarowi coś. Flotarowy skład. Taki. Sam brąz. Zaproszę. Dobra, zapraszaj. Uwaga. Czekam. Liczba zaproszeń 1, akceptuj i czy będzie? Czy dołączymy do meczu po raz drugi w naszej historii gry? Oczekiwanie na dołączenie. Nie będzie, bo mam oczekiwanie na dołączenie przeciwnika. Chyba że jeszcze jedną rzecz spróbuję. Wyłączę ja, zresetuję i spróbujemy ostatni raz się połączyć. Dobra. Więc chwila takiego, powiedzmy... cięcia. Okej, dobra, jak widzimy połączyło mnie z kimś, jednak to nie jest Flothar. Taki no jednak strzelili właśnie 1-0. Próbowaliśmy naprawdę długo połączyć się. Połączyło mnie przeciwko LKS Olszyny, FIFA XD, 43 wygrane, 26 remisy, 68 porażek. Ja mam 26-5-4 w tej chwili. No i ta jedna porażka z dzisiaj naprawdę. Kogo koleś ma? Na lewej obronie ma ziomka z Realu, który on jest w ogóle, ten Portugalczyk jest... na lewej obronie. No tak, aha, sprzedawałem go ostatnio. Ogólnie tak złoto, 1 brąza na prawej obronie. Czy wszystkich ma w ogóle na swoich pozycjach? Chyba tak. To może być ten minus. Tak, jak tam Szczepan, który ma nazwę FC Salceson. No, podstawowe nazwy. Takie polskie. Tak, takie narodowe, żeby, nie? Cebula. Jakonan, podaj! Dobrze, na dośrodkowanie, lecisz! Dawaj, biegaj. Darida! Oddaj piłkę, Cruze! O, damn! Oddajcie Cruze piłkę, Jakonan, cofaj, cofniesz, wierzę w ciebie, ziomek, dobra. Dobrze, zagranie, no, dobrze! No nie, ile oni przyjmują piłkę. W ogóle nie wiem jak wam, ale mi się zdarzyło ostatnio grać na zaśnieżonym boisku. Dzisiaj, znaczy no, czyli wczoraj. Ej, no faul! W polu karnym naprawdę, gdzie jest sędzia? Referee. A jak ty faulowałeś to? Wszystko było. A okej. Jaki f... Co jest? Jakiś lag. Super. Uwielbiam lagi w tej grze. Też miałem. Akurat wtedy, kiedy jeszcze pewnie, jeżeli się lag skończy, to pewnie koleś będzie miał karny nagle. Wleciałem w piłkę. Karny. Koleś mnie fauluje w polu karnym. Nie ma nic. Nic. Martwi mnie, utracono połączenie z przeciwnikiem. 2. raz już dzisiaj. I prawdopodobnie zaliczy to jako remis. Tak? Będzie no remis? Zobacz. Będzie znowu remis zaliczone, Juventus coś tam, dostanę w ogóle jakieś monety, 168 monet. Mecz zakończony remisem. Drugi raz, nie wiem, czy jakiś przeciążony serwer jest, czy co jest z tym serwerem, drugi taki mecz właśnie mi znalazło niestety. Jeszcze gorzej było, jakby zaliczało to jako zwykły mecz zagrany. To już w ogóle śmieszne. Ja przegrywam 2-0. Co? Koleś mówisz, że cię ciśnie. I to tak bardzo. Tak, so much. Łączenie z przeciwnikiem. Proszę czekać, miejmy nadzieję, że mnie połączy. Inaczej będę musiał znowu zrobić cięcie, spięcie i będzie słabo. Dobra, niech łączy. Dobra, niech mnie tutaj łączy, ja sobie poczekam, nie będę was tutaj zajmował. Okej, dobra, miejmy nadzieję, że teraz zacznie się normalny mecz. Widzę, że przeciwnik Uwek 3PL z Krakowa, Kraków, nazwa teamu. Dwóch złotych przeciwników, jeden to Clever bodajże, czy coś takiego z Manchesteru, i drugi złoty jeszcze, tam kilku srebrnych, reszta brązy, 18 wygranych, 18 przegranych, 5 remisów. To będzie dla ciebie easy win? No nie wiem, no tacy ludzie często dobrze się bronią, że tak powiem, i długo. Albo strzelają przez przypadek. Też tacy są. No miałem już niestety takie przypadki, więc... O! Jakonan! A może Herkules? A może Zeus? A nie. Co? Faul, no już jest faul, no już. Save me. O! Dawaj! Dawaj piłkę! Biegnij, Cruze, Cruze, dasz radę. Wierzę w ciebie, Cruze. 79 tempa to nie... Cooper dmuchał, że tak powiem. Smutek. Nie miałem do kogo ani podać, ani co zrobić. Słabo. No nie podawajcie im. Lol. Lecimy, lecimy. Lecimy, kurde, tutaj! Nie! Zabrakło mu paru centymetrów Jakonanowi. Conan, mogłeś zaatakować inną częścią. Ja tego też miałem, tego właśnie gościa. On jest czarny, nie? Tak. No, no to jak rozróżnianie zawodników. On był czarny, nie? Fuck! Gdzie? To, co ty jesteś Ramosem, żeby wywalać w powietrze piłkę? Aż tak? No, przepraszam, Conan, nie wiedziałem, że tak potrafisz. Może powinienem jednak tego Mandżukicia walnąć na atak. Faul był, no, w końcu. Mandżukicia. Dziwni piłkarze. Znaczy zawodnicy. Derp. Atak. Dobrze. Tiago. Nice. Spalony. Nie. Dośrodkowanie. No dobij to. Proszę cię. Dobicie. Tyle akcji mieć, bo naprawdę ludzie, tyle akcji w meczach, ale żadnej nie idzie skończyć tak naprawdę, naprawdę. Gol. Mógł strzelać. A mógł strzelać. Dobrze. Biegaj, 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 biegaj. Spalony. A, masz wyżej się jeszcze na piłce. Już wiedziałem, że będzie spalony. Ja już to wiedziałem. Szybciej niż to było. To znaczy, że jestem prorokiem? W sumie. W sumie powinno tak być, nie? W sumie to przegrałem 2-0. Cruze, 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 Cruze. 1-0. Jakonan. 34 minuta. Zrobiłem taką akcję, że był jeden obrońca, moich dwóch napastników i bramkarz. Po prostu podbiegłem jak najbliżej i dośrodkowałem i gol. Najgorsze gole to są. Nie lubię takich. Dobra. Teraz utrzymać prowadzenie albo jeszcze zwiększyć. Dobrze podajesz. Chyba nie. Badstuber. Zabierzcie, zabierz piłkę. Zabierz, podaj, dobrze. Dobrze, trzyma. O ty dziadu, chciałeś mnie faulować, tak? Zaraz ja sfauluję ciebie. Dobrze. Mój dev tutaj dzisiaj gra. Bardzo dobry mecz. Dawaj! Jakonan! Ktoś tu leży na murawie dalej. Ej, to ode mnie. Kto tam leży? Kto tam stoi raczej? Kontuzja! Halo! Halo, ja chcę zmienić zawodnika. Cruze? Czyżby Cruze? Nie, zaraz zobaczymy, nie? Krakowie, Kraków. Flothar tam się śmieje, a tak naprawdę przegrywa. Przegrałem 2-0. Hummels. Przykro mi. Naprawdę, przepraszam, to pewnie moja wina. Dobra, ja chcę zmienić zawodników, no nie oglądaj głupich powtórek. Skład. Kto jest wywalony? Ej, ja nie chcę formacji zmienić, na pewno. Myślę, że mógłbym Mandżukicia walnąć zamiast Cruze. Lewy obrońca, nie mam żadnych obrońców w sumie lewych. Mógłbym środkowego puścić za Jansena, żeby aż tak się chłopak nie męczył. Kto tu ma więcej biegania? Olić w sumie, on jest napastnikiem. Boatenga mógłbym puścić zamiast Bendera czy Groskrojca, zamiast Groskrojca, ale... Nie mów, że ta karta mi tak zostanie na monitorze teraz. Jaka karta? Okej, okay. Karta mi na monitorze została, bo wiesz, przerzucałem zawodnika, włączyło mecz i karta mi została z tym zawodnikiem, wiesz, w tym samym miejscu, co ostatnio była. Tak śmiesznie. Przynajmniej tak mi się śmiesznie wydaje. Cruze. Cruze! Cruze! Dobrze! Znowu tak samo zrobiłem. Przelopowało tym dośrodkowaniem, przelopowałem bramkarza i koleś tylko wbił się głową i piłką do tego. Ej, nie, muszę. Może to odbaguję, ej. Serio. No zbagowało mi się. I już nie mówiąc o tym, że zmian mi nie zaliczyło, bo nie kliknąłem. Mandžukić. Nie, to Mandžukicia za tego walnę w takim. Albo nie, za niego walnę Olicia. O, zrobię inaczej zmianę. Zrobię w ten sposób zmianę i... Kehl, nie, Kehl, Boateng poleci tu. I tego Boatenga jakby mi usunęło. No nie, on tu już zostanie do końca meczu, coś tak czuję. To nie moja wina, naprawdę ludzie, przepraszam za tego Boatenga. Dawaj ziomek. Dawaj. Dobrze. Ho. A, faul, faul. Dobrze. Mój faul. Nie szybkie podanie. Najgorsze to jest pamiętanie podań przy autach. To jest coś, co mnie strasznie denerwuje. A no. Wiesz, potwierdzam. Potwierdzone info. Sprawdzone. Zgadzam się, tak. Boże, ten Boateng, nie. That Boateng. Zgankowałem go. Ganket. Gangbanget. Darida. Darida. Darida! Dośrodkowanie nie pykło. Będziesz miał drugą szansę. Za bardzo wysunięty napastniczek. Olić. Nie, to nie tak miał być. Dobrze. O! Nie zmieścił się. A miał się zmieścić. Obrońcy! Hummels! Wracaj! Dobrze! Dobrze mieć takiego Hummelsa ogólnie. Może sobie jakiegoś Lewandowskiego kupić, czy coś, chociaż on jest drogi strasznie. Royce'a prędzej może. Albo... Co jest Royce'a? Royce. Jak się pisze? Reus. Reus. No on gra w Borussii ogólnie, nie? W Gliwicy. Teoretycznie on nie jest jako chyba napastnik, nie? Wpisany. Czekaj. Napastnika lub pomocnika. No dokładnie. No znowu się nie może podnieść z boiska. To chyba nie u mnie. Mam nadzieję, że nie. No. Dobra. No dajcie mi tam dojść, a nie. Co za złe człeki. Wywalił się. To na pewno był faul. Coś tak czuję. Dobrze. Ale podrzucił tą piłkę niczym szef. Te komentarze tak słucham. Co się dzieje? No czemu ci zawodnicy tacy źli? Iwicia Olić. To jest imię i nazwisko przecież. Darida! Dobrze. Mamy Rożny. Mamy Rożny wywalczony. Rożny! Czy to będzie gol? Czy Rożny Wallace? Wallace jest przeciwko. Kurde. Tak smutno, nie? Nie chcę grać przeciwko Wallace'owi. Widzisz. Ej, no ja chyba powinienem kogoś z boiska zdjąć, bo on tak coś gada. Co gada? Co? Jaki strzał ładny! Jak to nie wpadło! Naprawdę! Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Wygrana. 90 minuta, proszę. Mistrzostwo 9 ligi. Tak się właśnie wychodzi do 8 ligi. Proszę państwo, z Boatengiem na monitorze. Sezon zakończony. Awansujesz z 9 do 8 ligi. Proszę bardzo, 13 punktów. Dzięki kolesie za przejście, za awans. O, jeszcze za 14 poziom 125 monet. Tak mnie teraz to ucieszyło. Otrzymane nagrody. Jest puchar, są monety, nie? I w tym samym miejscu jest jeszcze karta Boatenga. Co? No bo zostało na ekranie, naprawdę. Dalej ją mam. O Boże, dobra. Aż chciałem coś jeszcze zobaczyć, ale nie. Ile teraz monet będzie za mistrzostwo 7 ligi, 8 raczej? 4000. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Dzisiaj był ze mną Flothar. No hej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, odpowiedzcie na pytania i na razie. Zróbcie wszystko.